dawnych czasach, gdy świat rządził się jeszcze prawem boskim, wszyscy ludzie na świecie byli Polakami. Każdy był Polakiem. Niemiec był Polakiem. Szwed był Polakiem. Hiszpan był Polakiem. Polakiem był każdy. Po prostu każdy, każdy, każdy. Ale co za bzdury, no wyłącznie. Pięknym krajem była podówczas Polska. Mieliśmy wspaniałe morza, wyspy, oceany, flotę, która po nich pływała i odkrywała wciąż nowe, również przynależące do Polski kontynenty. Był między innymi znany polski odkrywca Krzysztof Kolumb, którego potem oczywiście przechrzczono na Christophera, czy innego Chrisa, czy Izaaka. Byliśmy wielkim mocarstwem, oazą tolerancji i multikulturowości, a każdy nieprzybywający tu z innego kraju, bo ówcześnie, jak już mówiliśmy, ich nie było, był tu gościnnie witany chlebem i solą. Chlebem, coś słyszałam o jakimś chlebaku. Chlebie. Ale skończyły się dobre czasy. Jakie to te białe, sypiące się kamory z Tesco? Nie wyrażaj się. Najpierw odebrano nam Amerykę, Afrykę, Azję i Australię. Niszczono polskie flagi i domalowywano do nich inne paski, gwiazdki i inne esy floresy. Język polski urzędowo pozmieniano na frymuśne, obce języki, których nikt nie umie i nie zna, a jedynie ludzie, którzy nimi mówią, tylko po to, żebyśmy my, Polacy, go nie znali i nie rozumieli i czuli się jak ostatni szmaty. Ja sobie ściągam z internetu subtitlesy i wszystko rozumiem. Potem zabrano nam kolejno Egipt, Francję, Włochy, Brazylię. Wreszcie odebrano nam Niemcy. I dobrze nam tak. A co? A gdzie byśmy znaleźli pracę? Mieszkających tam Polaków natychmiast zniemczono i kazano im jodłować. Ostatecznie odłączono Rosję, gdzie polską ludność zapędzono do mówienia jakimś dziwnym narzeczem. Zostawiono nam piaszczysty spłachetek ziemi ukochanej ojczystej. Wisła cięła łany krwistych malw. Malw. Srebrzystą nitką i złoty kłos dojrzewał. Chleb nasz powszedni. Aż do Warszawy wkroczyli Niemcy. I powiedzieli, że Polska ani chwili dłużej nie jest już Polską. Warszawa nie jest jej stolicą, tylko dziurą w ziemi pełną gruzu. Święta racja, dziura zabita dechami. Nienawidzę tego miasta. Metro, tramwaje, w autobusach smród. A do jakiegokolwiek celu nie jedziesz, to po trupach, po trupach, po trupach. A my nie jesteśmy żadnymi Polakami. Bardzo słusznie, ja też nie jestem żadną Polką, niby dlaczego? Jestem Europejką. Nie jesteśmy Polakami, tylko Niemcami. Albo Rosjanami. A właściwie to ich zwłokami. A ci, co nawet nie są zwłokami, to zaraz nimi i tak będą. Polsko. Kraino prześliczno. Pamiętam, jak umierało twe piękno. Umierało, umierało. To niech sobie wzięło apap. Każdy wie, że Polska głupi kraj. Biedny i brzydki. Architektura brzydka. Pogoda ciemna. Temperatura zimna.
Nawet zwierzęta uciekły i schowały się w lasach. W telewizji złe programy. Dowcipy niedowcipne. We Francji jest Francja. W Ameryce Ameryka. W Niemczech są Niemcy i nawet w Czechach są Czechy. A tylko w Polsce jest Polska. We Francji są bagietki. W Anglii grzanki, w Niemczech bułki, a w Polsce chleb. Ciągle tylko ten chleb, chleb i chleb. We Francji wszyscy mówią po francusku. W Anglii po angielsku. I tylko w tej Polsce. Ciągle wszyscy... Pierwsza litera pier, druga do, po polsku, czego nikt nie rozumie. Ja to już od dawna zdecydowałam, że nie jestem żadną Polką. Żadną Polką, tylko Europejką. A polskiego nauczyłam się z płyt i kaset, które zostały mi po polskiej sprzątaczce. To właśnie nie jest moja mama, tylko nasza prywatna sprzedawczyni z Tesco. Przywozi nam do domu na wózku widłowym Tesco, my tylko pokazujemy, czego nie chcemy, a ona odwozi to z powrotem. A jak się ślizga na zakrętach. O, a to? To właśnie nie jest nasza sąsiadka, tylko nasza prywatna rozdawaczka ulotek. Przynosi nam do domu przejście podziemne, tu rozdaje ulotki. Sama ich za nas nie bierze i wyrzuca za pierwszym rogiem. Nie. Jest taka gruba, że trzymamy ją w domu. Nie będzie się szwendać normalnym ludziom po ich polu widzenia. A to właśnie nie jest moja babcia. Tylko nasza prywatna sprzątaczka. Jest taka stara i przeźroczysta, bo przyjechała dziś tym wózkiem prosto z Ukrainy. I między nami dobrze jest. Między nami dobrze jest. Nie jesteśmy żadnymi Polakami, tylko normalnymi ludźmi. Do Polski przyjechaliśmy tu z Europy. Po bioprawdziwe, dobre ziemniaki. Z prawdziwej ziemi, a nie te wodniste z Tesco. A polskiego nauczyliśmy się z płyt i kaset.